Jestem na ulicy Sienkiewicza, która to po przebudowie głównej osi miasta, można powiedzieć, straciła bezpośrednie połączenie w kierunku Będzina. No nie ma tutaj, jak widzimy, możliwości, aby w kierunku Będzina sobie pojechać. Mamy nakaz jazdy w prawo. Zresztą nawet jakby tego nakazu nie było, też byśmy nie mogli pojechać w kierunku Będzina, z tego względu, że po prostu nie ma łącznika tutaj przez torowisko tramwajowe ku temu, abyśmy w tamtą stronę po prostu skręcili, na przecież nie pojedziemy pod prąd, więc nawet gdyby tego nakazu w tamtym miejscu nie było, to po prostu nie ma fizycznej możliwości, żeby z ulicy Sienkiewicza w ulicę Sobieskiego pojechać w kierunku Będzina. Żeby to wykonać, musimy oczywiście sobie dojechać do ronda w centrum i tutaj zrobimy sobie oczywiście zawracanie. Blisko wyspy, upewniam się, że nie mam tramwaju z żadnej strony. O właśnie, i teraz jadę sobie już ulicą Sobieskiego w kierunku Będzina, w kierunku Dąbrowskiego Urzędu Pracy. Oczywiście można pojechać chociażby do ulicy Dąbrowskiego, czyli w przeciwną stronę niż z ulicy Sienkiewicza wyjeżdżałem, i jak najbardziej pojechać tamtędy, ale ja pokazuję tutaj w tym momencie zmiany, jakie nastąpiły na głównej osi miasta, tutaj gdzie była przebudowa. Analogicznie, skoro z ulicy Sienkiewicza nie ma wyjazdu w kierunku na Będzin, bo nie ma łącznika przez tory, nie ma też możliwości, jadąc ulicą Sobieskiego od centrum, żeby tutaj skręcić w lewo w ulicę Sienkiewicza. Czyli znowu do tej ulicy Sienkiewicza musimy sobie pojechać w inny sposób, czyli musimy pojechać prosto na rondzie przy głównym wejściu Huty Bankowej, sobie zawrócić, a więc na rondzie u zbiegu Sobieskiego i Chopina, i dopiero pojechać do ulicy Sienkiewicza. Ewentualnie można oczywiście do ulicy Sienkiewicza pojechać sobie ulicą Chopina z tegoż ronda, albo w jakikolwiek inny sposób z ronda w centrum. Prezentujemy przejazd ulicą Sobieskiego do ulicy Chopina, czyli wjeżdżam do ronda, upewniam się, że nie mam tutaj tramwaju z żadnej strony. I na skrzyżowaniu oczywiście z ulicą Sienkiewicza będę skręcał oczywiście w prawo. Wjazd do Lidla, więc do Lidla też w zasadzie nic się tutaj nie zmieniło. Wcześniej ulica Łukasińskiego. I najbliższe skrzyżowanie teraz będę skręcał w prawo w ulicę Sienkiewicza. Upewniam się, że tutaj nie jadą mi rowerzyści, którym musiałbym ustąpić. I z powrotem jestem na ulicy Sienkiewicza.